Witam, Adam Onyszczuk, Piłka Podkarpacka. Jesteśmy po meczu na stadionie Głogowi Głogów Małopolski. Druga kolejka Głogowia Głogów Małopolski zagrała z drużyną Sokół Kamień. Mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla drużyny gospodarzy. A moimi gośćmi są pan Marek Ziemniak, prezes drużyny Sokół Kamień. Dzień dobry, witam. Oraz zawodnik też drużyny gości, pan Bartosz Chorajecki. Dzień dobry, cześć. Panie prezesie, na początku jeszcze wróćmy do pierwszego meczu. Gratulacje za awans historyczny do czwartej ligi wojewódzkiej. W pierwszej kolejce sprawiliście dużą niespodziankę, remisując z Karpatami Krosno. Można powiedzieć, że trafiła kosa na kamień. No tak można powiedzieć. No. Każdy nas skreślał, bo oczywiście, bo Karpaty Krosno to są dla mnie jednym z głównych faworytów do awansu. No, chłopaki postawili się, kurde, myślę, że fajnie to wszystko wyglądało i zasłużenie, żeśmy to zremisowali. Mhm. Wróćmy tutaj do meczu. Tym razem no, nie udało się tutaj ze stadionu z Głogowa Małopolskiego wywieźć punktów. Jak podsumuje pan ten dzisiejszy mecz? Myślę, że tak jak z Krosnem, w pierwszej połowie oddaliśmy za dużo pola gry przeciwnikom. Z Krosnem udało się ich złapać i dogonić. Tutaj też był ten kluczowy moment, gdzie karnego nie strzeliliśmy niestety. Także dosyć podobne mecze, mogło to inaczej wyglądać. Myślę, że musimy zebrać troszeczkę tego doświadczenia, może te punkty pogubić na początku, bo oba gole tracimy nie z jakichś super akcji, a z przepychanek, które że tak powiem, wyszły na korzyść przeciwnika, bo zamiast my gości sięgnąć gdzieś do parteru, to oni nas ściągają, strzelają gole. Staraliśmy się gonić, wynik nie udało się, ale myślę, że wyciągniemy z tego właśnie to doświadczenie, że trzeba tutaj bardziej twardo powalczyć o każdą piłkę i w następnym meczu po prostu wyzbędziemy się takich błędów, dodamy skuteczność i będziemy te punkty zbierać. No, przed sezonem udało wam się pozyskać między innymi dwóch zawodników z trzecioligowej drużyny Stal Stalowa Wola. Tutaj sobie odnotowałem Siudaka oraz Mistrzyka, no i tutaj też Krzyśka Weresa, bo akurat znam chłopaka z drużyny z Wisłok Czarna. Czy prezes jest zadowolony z tych ruchów transferowych? No tak. Mistrzyka żeśmy w ostatniej chwili po prostu ile 3 dni przed rozgrywkami udało się wszystko dograć, bo niestety byliśmy zmuszeni coś, bo z powodów osobistych powiedział, że nie będzie już grał u nas i byliśmy zmuszeni coś jakieś w tej kwestii zrobić, ruchy transferowe. Z tych ruchów jesteśmy moim zdaniem bardzo zadowoleni. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Wrócę jeszcze do tej sytuacji, bo tak no, trochę tak jak pan powiedział, musicie zbierać doświadczenie, bo tak pierwszą bramkę straciliście w ostatniej akcji tak naprawdę, rzutu rożnego i też tam chyba trochę było przepychanek i właśnie tego chyba cwaniactwa zabrakło. No i też w drugiej połowie ten stały fragment rzutu wolnego i Burczek strzelił też z głowy, ale chyba najbardziej żal tego rzutu karnego niestrzelonego. No dokładnie, była to sytuacja, która mogła odwrócić losy meczu i jak to bywa, piłka jest taka, że te sytuacje się mszczą. Myślę, że mniejsze prawdopodobieństwo jest, że sędzia da rzut karny, broniąc twardo, niż że tak powiem, odgwiżdża faul w ataku, bo nie wszystko widzi, także na pewno będziemy starali się to poprawić i myślę, że nie załamujemy rąk, bo nie byliśmy drużyną, która by odstawała dzisiaj od przeciwnika, czy tak samo z Krosnem walczyliśmy jak równy z równym, więc to jest po prostu, że tak powiem, mała różnica, że tak powiem, poziomu, a nawet może i nie, po prostu tak się mecz ułożył i nie mamy co, że tak powiem, nie mamy czegoś się wstydzić, więc liczymy, że po prostu te punkty będą przychodzić, gdy to szczęście się uśmiechnie, dołożymy więcej doświadczenia i cwaniactwa. Prezesie, ostatnie pytanie i jakie cele stawia pan przed drużyną w tym sezonie? Ja cel stawiam przede wszystkim na razie na utrzymanie, no, czyli środek tabeli, 8 miejsce, chociaż jeden z sędziów, który był na meczu, nam powiedział, że z taką grą jak z Krosnem, to nas stawia w pierwszej piątce, no oby tak się to spełniło, co pan sędzia powiedział, doświadczony akurat z czwartej ligi, co no, po pierwszym meczu wywnioskował. No i tutaj do pana też pytanie, jest to wasz historyczny sezon w lidze wojewódzkiej. Proszę powiedzieć, jakie są różnice między klasą okręgową, a no wiadomo, dwa mecze dopiero, ale na pierwszy rzut oka, jakie można zauważyć różnice między ligą wojewódzką, a klasą okręgową?
No przede wszystkim skuteczność napastników, bo i zespołów ogólnie, bo w pierwszym meczu też Karpaty stworzyły sobie jakąś jedną, dwie może klarowne mak sytuacje, jedną strzeliły. Dzisiaj też wypunktowali nas ze 100% skutecznością. W okręgówce takie numery przechodziły, bo albo ten wynik goniliśmy, gdzie się zagapiliśmy, straciliśmy bramkę i dało się ten mecz wygrać, albo po prostu przeciwnik nie wykorzystywał, więc tutaj musi być ta koncentracja w obronie na całym boisku na 100% w każdym momencie, bo inaczej po prostu każda drużyna ma jakiegoś tam klasowego zawodnika, który może takie momenty może wykorzystać. Panowie, dziękuję za rozmowę i powodzenia w kolejnych meczach.